zegar tyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nim. Dobry wam. Zaczynamy kolejny odcinek z Cyberpunk 2077. Widzę, się wszystko nagrywa. No dobra, nic. Kupiłem sobie takie nową zabaweczkę. Nowy samochodzik. Nieźle daje popalić. To jest raz. Dwa. Twórcy wydali patch 2.1, z tego co pamiętam. Jeden? Czekajcie. Gdzieś to było. Tak, 2.1, faktycznie. Gdzieś tu też miałem możliwość zobaczenia, co dodaje, ale między innymi z takich najważniejszych rzeczy to jest, że możemy się teraz spotykać ze swoimi znajomymi. Coś w stylu randek. Jeżeli się z daną już postacią skończy przychodzić misje, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest bodajże chyba o te elementy, czyli mówiąc krótko, nowy system transportu, jest to metro. Jeszcze z niego nie korzystałem w sumie, nawet tu chyba miałem informacje. A, tu widzę, jest od tego. Teraz to też zrobimy. Biuro obsługi klienta N-Card. Pokaż. Dobra, pokazujemy. Co tu jest? Szanowny pasażerze, miło nam poinformować, że problem techniczny z pana kartą N-Card został pomyślnie rozwiązany. Pełny dostęp do wszystkich usług N-Card został niniejszym przywrócony. W ramach rekompensaty za spowodowane niedogodności zasililiśmy pana konto N-Card dodatkową kwotą pieniężną. O! Którą może pan wykorzystać na przyjazdy dowolnymi liniami N-Card do końca bieżącego roku kalendarzowego. Dziękujemy za pana wyrozumiałość i mamy nadzieję, że ponowi pan korzystanie z usług N-Card. Życzeniami przyjemnej podróży, biuro obsługi klienta N-Card. Dobra. To jest to. Zaraz do tego odpiszemy. O właśnie. Nawet wyciągnęliśmy kartę. Dobra. Teraz tak. Na mapce powinniśmy mieć pozaznaczane mapy, te przystanki. Tu widzę, jest metro Glen Południe. Tu widzę, jest na przykład metro Wollensen Stand State. A ja bym chciał, bo sobie wziąłem zadanie Stróże Bezprawia, porozmawiać z Elizabeth Perales. Więc chyba to się udamy. Teraz moje pytanie brzmi, czy ja tu jakąś jestem stacją metra dojechać? Teraz mi znika. A, dobra, ona jest w taki sposób. A czy tu gdzieś jest stacja metra? Jest, tu.
Spróbujmy. Tamtym pojazdem sobie później przejadę. Wam pokażę, jak to wygląda. A, to jeszcze zaznaczę sobie tę stację metra. Tu. Dobra. Czyli tu mam się udać. No to udajmy się. Zobaczmy. Nie wiem, jak długo czeka oczekiwać na taki pociąg. Ale zobaczmy. Aha. Tu są wejścia. Super. Dziewczyno, jakżeś to zrobiła? Tu jest wyjście. Tu jest wejście. A ten co tu? Ale tyle forsy? Nie szkoda ci trochę? Okej. Zrobiłam się niewidzialna, czy co? Jazda metry, szybka podróż. O, czyli jest coś takiego. Jazda metrem. No proszę, i teraz tak. Wybierz cel. Czyli tak, tu mamy linię metra. Ta jeździ w ten sposób. Jest linia D, E. Aha, z tego przystanku mamy dwie linie w sumie. Z czego jedna jeździ dookoła, a druga jeździ w ten sposób. My jesteśmy tu. To potrzebujemy dojechać. No właśnie, teraz jak? Wybierz FC. Moment. F wybieramy, a C bądź tam prawym klawiszem myszy bądź backspace'em wychodzimy, tak? Czyli mnie interesuje linia ta. Okej. Okay. Jak to wygląda? Okej, okay, jesteśmy w pociągu. Fajnie. 10:51. Właśnie otrzymałem wiadomość z ostatniej chwili. AV-ka z floty Kangdao rozbiła się na obrzeżach Night City. Silniki samolotu zostały dezaktywowane przez impuls elektromagnetyczny pochodzący z uszkodzonej elektrowni w Santo Domingo. Próba lądowania awaryjnego zakończyła się niepowodzeniem. Pasażerowie, którzy przeżyli wypadek, zostali zaatakowani przez nomadów. Zażarta wymiana ognia trwała kilkadziesiąt minut. Ochronie udało się odeprzeć. Z tego co wiem, to twórcom zależało, znaczy metro ogółem miało być na samym początku wydane, które miało właśnie pełnić właśnie funkcję takiego szybkiego przemieszczania się, ale się to nie powiodło i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jesteś na stacji Wellsprings. Wellsprings? To znaczy, gdzie ja jestem. Ja jestem tu, a ja potrzebuję być na stacji Memorial Park. Teraz pytanie, czy ja jestem w stanie tu dojechać, do stacji tym pociągiem? Momencik. Czy tu jest jakaś w ogóle możliwość zobaczenia... wysiąść na następnej stacji F, odwiedź... Odwróć się na okna, wstań jeden. A wstańmy. Możemy tu chodzić? Guzik. Ja bym chciał tutaj dojść do tego. Następna stacja. Glen Północ. Glen Północ. No to jeszcze się muszę posiłkować mapko. Glen Północ, czyli... Czyli gdzie my jedziemy? My jesteśmy tu. Południe. Aha, czyli tędy. Jedziemy tędy pewnie, coś sądzę. Gdzie te północ? Halo? Gdzie ta stacja? Bo trochę mi nie po drodze, jak widzę. No nic. Jesteś na stacji Glen Północ. O, to krótka stacja była. Ale ładnie to wygląda. Naprawdę pięknie.
O, tam te ryby są. Właśnie, tam muszę się chyba dostać, z tego co pamiętam. Chyba wysiądziemy. Jeszcze nie znam tych tras, to też... Dobra, wysiadamy. Dobra, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Waluta! Rząd! Zastanówcie się, co łączy te słowa! Raz. Czy tutaj jest jakiś... Linia E, linia D. Pa. No tak, tylko że to jest o nazwy angielskie jednak, a nie w tym moim wydaniu przetłumaczone. Chociaż nie, nie, jest i po polsku też, w sumie. Glen Północ. Czy tak, Glen Południe tu było, Glen Północ. To mogę pewnie jechać jeszcze. To jedno stację, tak, bo to było tu. Tak, mogę jechać. No cóż, trudno. Na piechotę się przejdę. A z tych nowości też jest coś takiego jak przenośne radio. To się chyba nazywa Radioport, czy coś takiego. Aha, Panam. Dobrze, że odebrałeś. Chyba potrzebuję twojej pomocy. Chyba? Co się... No dobra, bardzo potrzebuję twojej pomocy. Możemy się spotkać? A o co chodzi? Spokojnie, Panam. Weź głęboki wdech i mów, co się stało. Pamiętasz Sola, przywódcę klanu? No, byliście pokłóceni. Teraz to najmniej ważne. Porwali go. To nie jest rozmowa na telefon. Powiedz tylko, gdzie i kiedy. Nawet nie wiesz, jak dobrze to słyszeć. Przyjedź do Aldecaldos, opowiem ci wszystko na miejscu. Do Aldecaldos? Przecież od nich odeszłaś. To długa historia, po prostu przyjedź, czekam. No dobra. Czemu to się resetuje od razu? Zadania, ja chciałem to. Ej, zaznaczyło się? Nie. O, teraz. Ja zrobimy w drugiej kolejności. Dobra, raz, dwa. 400 metrów. Także można sobie też muzyki posłuchać w trakcie chodzenia. Jest tu pod klawiszem Z. Nie wiem, jak jest z prawami autorskimi. Mam nadzieję, że YouTube się do tego nie przyczepi. Tych muzyki raczej do tej pory nie było nic takiego, więc mi się wydaje, że wpaść pod samochód trzeba umieć. Dobra, włączmy sobie. Co my tu mamy w ogóle? Może te Night FM? Still tuned in. Stay if you want. We'll keep playing. 93.9 Night FM. O, przyspiesz. Zaczęliśmy odcinek odchodzenia. A jeszcze przed samym nagraniem jakaś banda mnie zaatakowała. Co wcześniej właśnie przed tym patchem tego nie było, a teraz widzę, jest to dość częsty przypadek, że po prostu jakieś zwiry cię atakują, bo zadarłeś w przeszłości z miastem. Dobra, tu chyba tak. Jest. Wyłączmy tę muzykę. Wi? Zapraszam do samochodu. A proszę bardzo. Dzięki. Witaj, Vi. Jefferson Perales. Rozmawiałeś już z moją żoną, Elizabeth. Miło mi państwa poznać. Pani Perales? Pani Perales? Jak zwykle miałaś rację, Liz. Moja żona doskonale zna się na ludziach. Powiedziała, że na pewno się dogadamy. Teraz wiem dlaczego. A zatem, na czym będzie polegało zlecenie? Carter, jedziemy. Elizabeth? Jak pewnie wiesz, niedawno zmarł burmistrz Lucius Rhein. Chcemy się dowiedzieć, jak do tego doszło. O tej sprawie było bardzo głośno.
Naturalnie. Media karmiły się tym wydarzeniem przez wiele tygodni. Właśnie. Sądzicie, że coś pominęli? Mamy powody przypuszczać, że tak. Z tego co wiem, dochodzenie w tej sprawie jest już zamknięte. Owszem. Policja bardzo szybko dowiodła, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Rain rzekomo umarł w domu w wyniku awarii kardiowszczepu. Ale nas zastanawia atak cyberszaleńca, jaki miał miejsce w ratuszu parę dni przed śmiercią Raina. Według policji z niczym niezwiązany incydent. No ciekawe, ciekawe. Te wasze podejrzenia mają może jakiś związek z nadchodzącymi wyborami na burmistrza? Oczywiście. Jeśli Lucius Rain został zamordowany, musimy to wiedzieć. Dlaczego podejrzewacie, że policja się pomyliła? Macie jakiekolwiek poszlaki? Tuż przed śmiercią Rain zarządził cięcia budżetowe dla Departamentu Policji. Być może to się komuś nie spodobało. Udało nam się dotrzeć do nagrania, na którym widać moment zamachu. Nasz szef ochrony już je oglądał i nie znalazł niczego podejrzanego. Dlatego zależało nam na kimś, kto potrafi edytować braindance'y. To surowe nagranie. Braindance jeszcze dziś musi wrócić na miejsce, inaczej sporo ludzi będzie miało kłopoty. Jeżeli zgodzisz się nam pomóc, możesz je zaraz obejrzeć. Skąd pochodzi to nagranie? Rain miał wtedy publicznie przemawiać. Braindance z tego typu wydarzeń to standardowa procedura bezpieczeństwa. Po ataku nagranie trafiło do NCPD jako materiał dowodowy. Musieliśmy pociągnąć za sporo sznurków, żeby je wydobyć. No dobrze. Zobaczę, co da się zrobić. Doskonale. Będziemy ci wdzięczni za cokolwiek, co pozwoli jakoś rozjaśnić tę sytuację. No, i co my zobaczymy? My będę jakoś sprawę rozwiążemy. No i co my tu mamy? Co ty tu robisz? To też mój mózg, nie? Nie da się ukryć. Tym razem nie nagrywaj z bliżej na dupy, jasne? Oczy na burmistrzu. Ten materiał jest własnością ratusza, więc niech wygląda jak własność ratusza. Okej, tu coś pierwszego mamy. I drugiego. Obejrzyjmy to do końca i później będziemy się cofać. A, chyba to ten szaleniec. Moment. Proszę zaczekać. Stop, stop! River Ward, NCPD. Policja, wpuścić? Niech poczeka. To ważne. Muszę porozmawiać z szefem ochrony burmistrza. Po konferencji. O! Ho, ho, ho. Ho, ho. Ojcie, panie. Aha, i tu się urwało. No dobra, to przeciągamy. Może inaczej. Restart. Tym razem nie nagrywaj z bliżej na dupy, jasne? Oczy na burmistrzu. Ten materiał jest własnością ratusza, więc niech wygląda jak własność ratusza. Dobra, i tu mamy pierwszy element, tryb. Kim jest ten cały Holt? Pojęcia nie mam. Wszyscy ci pajacy są tacy sami. Mhm. Dobra, tutaj widzę... Nic nie mamy z wizualnej. Tu coś będzie. Wyszli dosłownie na sekundę przed atakiem. Wygląda na celowe działanie. Albo psychol po prostu wyczuł moment i skorzystał z okazji. Nie popadaj w paranoję.
No dobra, co my dalej tu mamy? Muszę porozmawiać z szefem ochrony burmistrza. Moment, bo ja tu ciemność widzę, póki co. Liniarz chciał coś przekazać ochronie. Ta, pewnie swoją gotowość do lizania dupy Rainowi. Dobra, jesteśmy, gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy. Bo tu musimy być, bo tu chyba coś było. No dobra. Co to za... Szczepami można by obdzielić pół miasta. I pewnie tak się właśnie stało. Ciało zniknęło z kostnicy. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. A jakiś pies kupił sobie nowy samochód i strasznie brzydki garnitur. Wiesz co, czy pierdolisz? Ja już tyle widziałem, że nie muszę wiedzieć, żeby wiedzieć. Ludzie zawsze są tacy sami. Czyli pierdolisz. Dobra, tu widzę, coś mi umknęło. Mianowicie tu. Co tu widać? Terminal zawiesił się akurat w momencie, kiedy on przechodził przez bramkę. To nie był przypadkowy glitch. Widziałem już dziwniejsze zbiegi okoliczności. Na przykład? Na przykład jak przelecisz laskę i jej siostrę tego samego wieczora. I w dodatku obie są zakonnicami. Co ci się naprawdę zdarzyło? Nie, ale mogło. Zakonnice. Z Dąbrowy chyba. Okej. Teraz tak, więc zmień warstwę shiftem, tak? Cofaj. Dobra. No, coś mi tu powiesz, kotku? Po konferencji. Ta melodia. Nie rozpoznaję jej. Melodia? Ta, którą on nuci. Nie nazwałbym tego melodią. Bardzo jest na niej skoncentrowany. Dobra, jeszcze raz od początku. Razem nie nagrywaj zbliżeń na dupy, jasne? Oczy na burmistrzu. Ten materiał jest własnością ratusza, więc niech wygląda jak własność ratusza. To już druga konferencja w ciągu 3 dni. Nie rozumiem, po co nam to. Dlatego ja jestem burmistrzem, a nie ty. Właśnie teraz potrzebujemy ekspozycji. Zacharowuje się pan. Wieczorem odpocznę. Mój pokój w Red Queen's Ray jest gotowy? Oczywiście. Dobra, zostaw mnie. Muszę poćwiczyć. Red Queen's Ray. Kojarzy ci się z czymś? Ta. Ze starymi brytolskimi pierdzielami poubieranymi w peruki. Powiedz od razu, że z niczym. Proszę, proszę. No dobra. Stop. Jesteś wspaniale. I co sądzisz? Jesteśmy paranoikami, czy sytuacja jednak jest podejrzana? Cała ta sytuacja wydaje się mocno podejrzana. Ha, więc jednak. Masz jakieś pytania? Pa. Red Queen's Race. Co to za miejsce? Nigdy o nim nie słyszałem, przykro mi. Czego miała dotyczyć ta konferencja? Niczego sensownego. Rain uwielbiał dźwięk własnego głosu i lubił się oglądać telewizji. Z tego co pamiętam, tutaj akurat pretekstem było odnotowanie spadku przestępczości w Night City. Spadku?
Rain ogłosił Pacyfikę niezależnym terytorium. Tym samym zbrodnie tam popełniane przestały iść na rachunek miasta. No, sprytnie. No dobra, też na koniec tym, kim jest ten Holt. Kim jest Holt? Zastępca burmistrza i jego bulterier. Teraz startuje w wyborach. A. Policjant, który uratował Raina. Wiadomo coś o nim? Detektyw River Ward, dobry gliniarz. Pracowałem z nim przy kilku sprawach. Jeśli chcesz z nim porozmawiać, mogę to załatwić. Ochroniarze burmistrza też są z policji? Nie, wszyscy są wybrani przez Holta i zatrudnieni przez korporację. Choć niektórzy z nich to ex-gliny. A czy ktoś jeszcze poza ochroniarzami Raina ma zdalny dostęp do terminalu? Policja i nikt więcej. Zjawił się we właściwym momencie. Albo miał dużo szczęścia, albo dobre informacje. A ja będę potrzebował i tego, i tego. Ładnie powiedziane. Przesyłam ci kontakt do niego. Gdybyś jeszcze czegoś potrzebował, daj znać. Oczywiście, że damy znać. Kurde, a fałka niezła. Taka świecąca, tylko że nas nie widać. Dobre. No dobra. Zadzwoń do detektywa Worda. No dobra. Jak już to zadanie zrobimy, to zrobimy. Ward, kto mówi? Nazywam się Vee. Zajmuję się sprawą śmierci Luciusa Raina. Nie jesteś z policji. A muszę być? Wiem, że próbowałeś ostrzec burmistrza przed cyberpsycholem. Co jeszcze wiesz? Że powinieneś się ze mną spotkać. Wybieram się właśnie na kawę do Chubby Buffers. Zaraz tam będę. No dobra. Okej. Daleko ja tam mam? 1-2 kilometra. Dobra. To sobie zabaweczkę wezwiemy. Nowo zakupiono. Ciekaw jestem, czy jakiś ich przyjaciół będę miał nieplanowanych. Tam chyba jest, tak? Tam. Pojazd uzbrojony. I musimy teraz zawrócić. Tylko jakieś inne stacje radiowe poproszę. Dobra, lecimy. Całkiem nieźle trzyma się drogi. Metra jest. Gra w nieprzewalnej formie. Gdzie on jest? Tu jest. Hej, chyba ktoś do ciebie. O co chodzi?
A ten dziadek to kto? River Ward? To ja. Jesteś V, prawda? Mój partner, detektyw H. Dzięki, że zgodziłeś się ze mną spotkać. Naprawdę zamierzasz pracować z najemnikiem? Jeszcze nie wiem, co zamierzam. Na razie wysłucham, co ma nowego do powiedzenia o śmierci Raina. Ty znowu o tym? Szef ci raz powiedział, że masz to zostawić. Lepiej go posłuchaj, on nie lubi powtarzać rozkazów. Jak nie chcesz słuchać jego, to posłuchaj mnie. Ja ci dobrze życzę, po prostu odpuść tę sprawę. Przecież nic nie robię. Siedzę, piję kawę, słucham plotek. Dobra. Rób co chcesz. Ja w tym nie będę brał udziału, zresztą i tak śpieszę się do córki. A wy przynajmniej znajdźcie sobie mniej eksponowane miejsce na takie rozmowy. No, to słucham. Detektyw Han nie przepada za Edgerunnerami. Nie bierz tego do siebie. Detektyw Han mało za kim przepada. No, poza swoją córką. Podobno chcesz rozmawiać. Przed atakiem na Raina chciałeś przekazać jakąś wiadomość ludziom burmistrza. Co to było? Najpierw moje pytanie. Dlaczego wężysz wokół tej sprawy? Kto cię wynajął? Nie opierdalać mi się tu, tylko gdać do sklepu budowskiego. Wynajęła mnie Elizabeth Perales i jej mąż Jefferson. Przyszły burmistrz? W sumie mogłem się tego spodziewać. Wiesz co? Han miał rację, tutaj jest za dobra akustyka. Chodźmy do mojego auta. Okej, jak chcesz. To prowadź. O, ale cię poślizgnął. A moje auto gdzie? Już zawinęli. No, chłopaki to śpiewaj. Z mojego posterunku zgarnęli Chorwata, jak się pętał po Arroyo i strzelał do śmietników. I coś chrzanił, że idzie na spotkanie z burmistrzem. Kogo zgarnęli? Petera Chorwata, psychola, który potem zaatakował burmistrza. Przytrzymali go, ale gdzieś się zapodział, jeszcze przed złożeniem zeznań. Więc postanowiłeś ostrzec burmistrza przed niebezpieczeństwem? Tak po prostu, z dobrej woli? Mówisz to tak, jakby dobra wola była czymś wstydliwym. Wstydliwym nie, ale na pewno niecodziennym. Powiedziałeś, że się zapodział? Co to znaczy? To znaczy, że najwyraźniej komuś zależało, żeby akurat tego dnia nie liczył karaluchów w celi. I uprzedzając twoje następne pytanie, nie wiem komu. Moja kolej. Dlaczego Perales się za to zabrał akurat teraz? I dlaczego nieoficjalnie? Może po prostu się boi. Nie chce siadać na stołku, z którego przed chwilą się ktoś osunął martwy? Też bym nie chciał. Moim zdaniem próbuje zdyskredytować Holta. Podejrzewa go? Nie wiem. Ale nawet jeśli nie, to morderstwo burmistrza i tak narobi smrodu wokół jego zastępcy. Red Queen's Race. Słyszałeś coś na ten temat? Wiesz, co to za miejsce? Może i wiem. To ma jakiś związek z Rainem? Wybierał się tam w dniu śmierci. Dobra, spotkajmy się z moim informatorem. Obiło mi się o uszy, że Red Queen's Race to elitarny klub, ale nawet nie wiem, jak tam trafić. A potem pojedziemy porozmawiać z kobietą, u której pracował Chorwat. Albo właściwie możemy do niej pojechać najpierw. No, jak wolisz. O, powiedziałeś my. Ta sprawa mnie dręczy. Podejrzana jest choćby sama prędkość, z jaką ją zamknięto. Ty wywiążesz się ze zlecenia, a ja znajdę dowody, które przekonają mojego szefa, że śledztwo trzeba wznowić. Obaj zyskujemy. Więc? Dokąd jedziemy najpierw? Jedźmy do pracodawczyni. Też mi się wydaje, że gościa, którego stać na tyle chromu, ile on na sobie nosił, stać też na leki antypsychotyczne. Trzeba to zbadać. Okej. No i ile będziesz jechał?
Dobra, możemy przyspieszyć ten proces. No, 90% czasu detektywa spełza na gadaniu. A co robisz przez pozostałe 10% czasu? Raporty piszę. O. No to kogo mamy przesłuchać? Mówiłeś, że to pracodawczyni psychola. Christine Markow, 42 lata. W aktach figuruje jako jedyna pracodawczyni Chorwata. No i w ogóle jego jedyny kontakt. No dalej. I. Taki on niecierpliwy. Kurde, najpierw nie zwróciłem uwagi, co to jest. Dobre. No, idź. Na co czekasz? Nie wiem, która to będzie. Musimy popytać. Zacznę z lewej strony, ty z prawej. Ja mam zacząć z prawej, tak? Ale co ja zrobiłem? Ja bardzo przepraszam. Nazywasz się Christine Markow? Nie, ale wiem, kto się nazywa. O. Stoisko z techniką. Tam, po drugiej stronie. Pierwszy strzał i już? Zajebiście. Jesteś Christine Markow? Ja nie, ona tam stoi. Stoisko z techniką. Christine Markow? Mamy parę pytań. Gliny? No. Jakaś nierozmowna. Dawaj, dawaj. Kurde, muszę tu być. Chcemy się czegoś dowiedzieć na temat Petera Chorwata. Podobno tu pracował. Pracował, a potem przestał pracować i zaczął wygłaszać przemowy. Chorwat dużo tu zarabiał? Pytam, bo za jego wszczepy można by kupić całe to targowisko. Tak, potwornie dużo zarabiał. Był milionerem, jak my wszyscy. W takim razie skąd miał pieniądze? Wiesz? Gdybym wiedziała, nie wciskałabym tutaj badziewia biedakom, tylko kupiłabym sobie AV-kę i bym nią odleciała bardzo daleko stąd. Pewnego dnia po prostu miał to wszystko. Był wtedy wyjątkowo podjarany. Nawet pytałam, skąd to wziął. Powiedział, że ktoś się wreszcie na nim poznał. A potem znowu odleciał w jedną ze swoich tyrad. Kiedy Chorwat zaczął się dziwnie zachowywać? Dziwnie to w jego przypadku znaczy co innego niż w przypadku innych ludzi. On nigdy nie był tak całkiem do końca normalny. Ale powiedzmy, że Chorwat sprzed odsiadki i Chorwat po... To dwóch całkiem różnych Chorwatów. No i co takiego mówił? Rain to złamany chuja i tak mu się udało mnie wyruchać. To był jego stały refren. Dlaczego był taki cięty na burmistrza? Oczekujesz logiki od świra? Może mu się wydawało, że Rain przemawia z telewizora tylko do niego, obiecuje mu różne rzeczy, a potem go osrywa. Świat Chorwata składał się wyłącznie z ludzi, którzy na niego czyhali. A najbardziej czyhał Lucius Rain. Naprawdę nic ich nie łączyło? Wytęż pamięć. Chorwat lubił szybkie pieniądze. Przecież nie poszedł siedzieć za nic. Pracował dla różnych ludzi. Może mieli z Rainem wspólnych znajomych? To wszystko poszycie mi klientów. No dobra. Ktoś wreszcie się na nim poznał. Chorwat miał sponsorów. Mam wrażenie, że za wiele nowego się nie dowiedzieliśmy. Teraz może się wydawać, że nic nie wskuraliśmy, ale informacje często nabierają sensu dopiero na tle innych informacji. Ktoś wspomina, że go boli głowa, dajmy na to. Nieważny detal, relacja, nikomu do niczego nie potrzebna. Zazwyczaj tak. Ale czasem ten ktoś wchodzi prosto pod pędzący samochód, a jego sąsiad wspomina, że majstrowano przy klimatyzatorze w mieszkaniu typa od bolącej głowy. Przypadek? Zbieg okoliczności? A może otrucie? Celowe spowodowanie śmierci? Faktycznie miałeś taką sprawę? Nie, zmyśliłem to przed chwilą. To
ale zasada jest ta sama. O, świetnie. Aha. Zajmę się nim. Zejdź mi z drogi, Lag. Twój kumpel siedzi i nieprędko wyjdzie. Tygrysy, wypierdalać. Wypierdalać! Ohoho. Ja nie będę się tu grzecznie. Wow. Cholera jasna. Jeden z drugim. Ale dziurę ma. Dobre. Mówiłem ci, że to załatwię. Niebezpiecznie jest chodzić z tobą po ulicach. Masz zatargi jeszcze z jakimś gangiem, czy tylko z tygrysami? A jak myślisz? Jestem gliną. Muszę to zgłosić. Pogadam się z moim informatorem w twoim klubie. Red Queen's Race. Idziesz dokąd? Pogadam jeszcze z moim informatorem o tym twoim klubie, Red Queen's Race. Rozumiem, że ty też nie odpuszczasz. A skąd? Ale najpierw muszę posprzątać ten twój bałagan tutaj. Oj. E, 800 metrów stamtąd, dobra. Co to jest? Spotkać się z Ribem w pobliżu jego informatora. Okej. Okay. Wezwijmy sobie pojazd. Stój! Szaleńcze, jeden. No dobra, to lecimy. Teraz tak, w lewo. Praktycznie przy celu. Taka mgła. Nie wiem, czy to mgła, czy to w sumie jest jakiś smog. No i dobra, jesteśmy na miejscu. Usiądź, zaczekaj. No dobra, czekamy. Przyjechał. No hej. Facet pracuje w tym sklepie. Ty z nim pogadaj, ja zaczekam na zewnątrz. Przekaż mu pozdrowienia od Igora. Będzie wiedział, o kogo chodzi. Przecież to twój informator. Nie zna mnie. Nasze ostatnie spotkanie skończyło się niefortunnie. No, dla niego. Ludzie, których sypał, dowiedzieli się o tym. Beze mnie masz większe szanse coś z niego wyciągnąć po dobroci. Co to za gość? Właściciel sklepu. Ma różnorodną klientę, ale jest wścibski, więc wie wszystko o wszystkich. Do tego jest tchórzem. Idealna kombinacja. No dobra, to czekaj. No co jest? Wysiąść. Czemu ja nie mogę wysiąść? A, trzeba przytrzymać. Dobra, ja to bym sobie jeszcze wytworzył amunicję. Wytwarzanie. Gdzie tu jest? Amunicja. To jest do karabinu.
Potwierdź. To jest do pistoletu. Potwierdź. Do snajperki, ale chyba ja nawet snajperki nie posiadam, z tego co mi się wydaje. I tu trzy. Potwierdź, dobra. A to co to jest? Aha. Ale nie tak. Dobra, idziemy. Na wszelki wypadek chcę mieć amunicję jakoś. Szukasz inspiracji, czy masz już coś konkretnego na myśli? W obu wypadkach na pewno pomogę. Watson Horror. Nowy odcinek. Szukam pewnego klubu. Red Queen's Race. Radzę zacząć od czegoś bardziej przystępnego. Lizzie's Bar w Kabuki. Dobre dla początkujących. Ewentualnie chmury w Japantown. Pytam już o tam konkretny byłem. Adres. Ten adres znają tylko wybrani, rozumiesz? Jeśli ty go nie znasz, to znaczy, że masz tam nie trafić. Problemy? Pozdrowienia od Igora. Nie, nie, nie! Mówiłem, że koniec z tym! Ja pierdolę, no co jest? Pierdolę! Obaj! Wystawił mnie po prostu. Żebym go wypłoszył. No kurwa. Cześć, Neil. Pierdol się! Spokojnie. Mamy tylko jedno pytanie. Tu nie ma nic do oglądania. No, spływaj. Co? Dajcie mi spokój, dobra? Nie możecie mnie do niczego zmusić. Red Queen's Race. Podaj tylko adres i damy ci spokój. Ostatnim razem on mówił to samo. A potem te skurwysyny połamały mi wszystkie palce. Palce? Ja ci połamię takie rzeczy, że palce zaczną ci się wydawać zupełnie nieistotne. Zacznę od piszczeli. Zdajesz sobie sprawę, jak to cholernie boli? Dobra, Jezu! Spokojnie, okej? Okay? To za miastem. Niedaleko rzeki. Obok Bonita Street. Byłeś tam? Nic wam, kurwa, więcej nie powiem! Całujcie mnie w dupę! No, no. To się nazywa przełom w śledztwie. Jadę prosto na Bonita Street. Zabierzesz się ze mną? Chętnie, dobra. Dzięki. Załatwmy to zadanie, raz, dwa. O, a on ile? Będzie czasu dochodził tylko samochodu? Dobra, przewiniemy. Co, to tu? Wi. Wygląda na to, że teren jest zajęty przez animalsów. No, widzę. Kogoś od nich też posadziłeś ostatnio? Ostatnio nie, ale oni w ogóle nie przepadają za psami. Nie mogę tam wejść bez nakazu. Ale ty... Aha, dobra. Bądźmy w kontakcie. O Boże, jedyny. Ja mam czas na robotę odmawiać. Wejdź do magazynu, tak? No to się to dobrze skończyć nie może. Aha. Dlaczego on dzwoni, jak on tam jest? Ciekawe, pomyłkę miał? Tak sobie po prostu wejść nie możemy. Znalazłem przejście z boku. Animalsi robią się nieostrożni.
dawno nikt tu nie zaglądał. To nawet nie wiedziałem, że to jakieś przejście jest. No, ale dobra. Aha, i tutaj jest. Bywa, chuj to chuj. No, a jak? I cyk. Jebut. Dobra, jednego nie ma. Teraz tak. Wyłącz. Po cichutku, mam nadzieję, jakoś się coś da zrobić. Że głupi stoi tyłem. Dobra. U góry tam był. Dobra. Oj, 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 oj. Panie kochany. Jak ja mam tam wejść? Chyba jakąś inną trasą muszę wejść. Czy co, coś jest? Aha, tu niby można odwróć uwagę przeciwników. A nie to. Otwórz. No dobra. Otwórz. Czemu ja tu wejść nie mogę? Ujawnienie. O kurde, dużo do tego. Kurde, szkoda trochę mi czasu, żeby ich tak po kolei załatwiać. Wygląda na zwykły warsztat. Ten klub tam jest, mówię ci. Chcesz powiedzieć, że masz przeczucie? Coś w tym sensie. Czemu on kuca? Czy jestem tu w stanie jakoś się go... Nie jestem. Why? To jest gruby pisiorek. Zobaczymy. No. Dobra. Trzymaj się, zaraz tam będę. Robię się na to. Za stary. Kurde, jak on tu przyszedł? Raz, dwa. Cisnąć chuja! Nie opier!
Tu leci. A, tam mamy. Dobra, jak muszę poprzeszukiwać. A... Moment. Lecisz, 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 lecisz. Ten nie ma nic. Dobra, to lecimy tu. Będę tak skakał w to i z powrotem. No i wybuchło. Komponent do wytwarzania przedmiotu, dobra. Okej. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Jaki młot. Cisnąć chuja! Od sraki! Gdzie to oni są jeszcze? A, tam mam się dostać w sumie. Za bardzo się boję. Więc ten klub musi gdzieś tutaj być. No ja wiem, że musi, pewnie jest tu gdzieś. Co jest to, kurwy? Coś tu jeszcze jest? Chyba już po wszystkim. Dobra. To jest klub? Ja. Wejście do klubu. Patrz na to. Wchodzisz? Chłopie, nawet windy nie umiesz obsługiwać. Na to, że ktoś się bardzo starał zatrzeć ślady czegokolwiek, co tu się działo. Czego powinniśmy szukać? Próbujmy znaleźć biuro czy kantorek. Ło!
Kurde, to okej, tu sporo. I kto teraz jest sam? Dobra. Kurde, nie kręć się. Czyżby na górę, tam gdzie jakieś fioletowe są. Gdzie te rzeczy? Może szmordę. Gdzieś tu powinny być. Dobra, poszukaj biura. Kurde, a ty, to się tak mi nie czepiaj tutaj. Dobra. Podejrzewam, że tam, gdzie ta czerwona lampka ci świeci. Kogo nie ma, nie ma. Czysto. O, tu jakieś... O, jest i biuro. Powiedzmy. Przede wszystkim interesują nas komputery. Dobra. Komputery cię interesują. Co to jest? Sprawdź komputer. Dobra, wiadomości, procedury bezpieczeństwa. Wspólny znajomy wizyta dziś. Ważne to. Gdzie kasa? Holt, mamy ten plik, co chciałeś i rozmawialiśmy i rozwijaliśmy resztę. Bardziej już się rozwalić nie da, gdzie nasza kasa? Ludzie zaczynają gadać, że od kogo innego dostalibyśmy więcej, dużo więcej. Gdzie jest nasza kasa? Okej. Okay. To są pliki, nagranie z kamery. Jest całkiem sztywny. Moim zdaniem nie żyje przynajmniej od godziny. Nie, nie miał przy sobie karty traumy. Myślę, że celowo. To taki klub, w którym nie chcesz, żeby jednostka traumy wywaliła drzwi, kiedy zrobi się trochę ostrzej. Pewnie serce, nadmiar wrażeń, tak myślę. Okej, tak zrobimy. Koroner znajdzie go w domu. Powie mu, co ma napisać w raporcie. Umarł we śnie, spokojny jak niemowlę. Chłopaki już go wynoszą. Oczywiście, że nikt nas nie zobaczy. Nie ma szans. Ha! Tak, tak. Zadzwonię po wszystkim. A to ci dopiero się narobiło. No dobra. Koleś wygląda znajomo, co? Wi, w ogóle nie jest mi teraz do śmiechu. Tak, też tak myślę. Chyba widzieliśmy już wszystko, co trzeba. Wychodzimy. Jeszcze się tu rozejrzę. Rób co chcesz. Moim zdaniem to strata czasu. Dobra, chodźmy stąd. Po drodze widziałem chyba inne wyjście. Aha, takie ekspresowe. Dobra. Thank you.
proszę, kogo my tu mamy? Ja pierdolę. Dalej się prowadzasz z tym kryminalistą? Zamknij się, Han. Wiem, co zrobiłeś. I nie pytam, czemu to ukrywałeś. Nie pytam nawet, dlaczego dałeś się w to wciągnąć. Zapytam tylko o jedno. Kto wydał rozkaz? A co to za różnica, River? Dlaczego cię to obchodzi? Twoje sumienie jest czyściutkie, możesz spać spokojnie. A wiesz dlaczego? Bo ja wziąłem całą odpowiedzialność na siebie. Ty nie masz pojęcia, jak działa to miasto. Wierzysz w hasła, w puste frazesy, w rzeczy, które już nie istnieją i pewnie nigdy nie istniały. A ty, najemniku, jeśli jesteś stąd, wiesz, że mam rację. Nie interesuje mnie ani polityka, ani wewnętrzne przepychanki w NCPD. A co cię interesuje? Niech zgadnę. Etki, które wpadają za zlecenie? Typowe. Ale ja ci się nie dziwię i cię nie potępiam. Wszyscy szukamy dla siebie drogi w tym pojebanym mieście. Gówno o mnie wiesz. Nie próbuj nawet zgadywać, co mną kieruje. Bez urazy. V! Doceniam pomoc, ale to nie jest twoja sprawa. Ja się tym zajmę. I co zrobisz? Aresztujesz mnie? Mam nagranie, mam motyw i twoje przyznanie się do winy, więc mógłbym to zrobić. Ale to nie ma sensu. Nie musisz nawet mówić, kto kazał ci tam jechać i sprzątać, bo ja i tak wiem. A skoro i szef wydziału jest w to umoczony, to trzeba zgłosić sprawę do wewnętrznego. Oni też nic nie zrobią. Nie ze mną. Wezmą na celownik ciebie. Wracaj do domu, Ward. Wyśpij się. Rano będzie ci łatwiej to znieść. W każdym razie tak wygląda mój plan. Ja pierdolę. Co chcesz z tym zrobić? Nie zostawię tego. Nie mogę. To Holt zamordował Raina. Chciał po prostu zająć jego miejsce. Najbardziej banalny motyw. Dlatego najbardziej prawdopodobny. I użył NCPD do zatuszowania swojego udziału. Nawet jeśli tak było, nie masz żadnych dowodów. Pokażę to w Wydziale Spraw Wewnętrznych. To, co mam, wystarczy, żeby ponownie otworzyli śledztwo. Właśnie teraz. Niech tak zrobi, czy tak nikt nie robi? Nie rób tego, będziesz miał tylko kłopoty. Poza tym nic się nie zmieni. Może macie rację. I ty, i on. Ale i tak mam w dupie waszą opinię. A ty? Jedziesz teraz do Peralezów złożyć raport? Tak. Zostanę tu jeszcze chwilę. Dzięki za wszystko, Vi. No dobra. Jak jedziemy do Peralezów... A, to w sumie mogę sobie... A, to mam zadzwonić, tak na dobrą sprawę. Mam już pewien obraz tego, co się stało z Rainem. Doskonale. Przyjedź proszę do naszego mieszkania, dobrze? Nie chcę tego omawiać przez telefon. Czekamy. Dobra, półtora kilometra. To widzę, miałem teleport szybki, więc skorzystamy z tego. Teraz tak, gdzie my mamy się... To... I mamy... O, nawet jest idealnie. Szybka podróż. Ależ mają chatę.
No dobra. Baś. Zadzwoń. Kurde, ale ja chcę schować broń. Zapraszam na górę. Dzięki. Okej. Nie wiem, czy to będzie już koniec, czy to jeszcze coś, jakaś niespodzianka będzie. Na 25 piętro, tak? Powiem ci jedną rzecz. No, słucham. Nic im nie mów, nie da się w to wciągnąć. Ta sprawa nie ma dna. Wchłonie cię, jak nie będziesz ostrożny. Jak nic nie powiem, to tyle samo mi zapłacą. Obejdziemy się. Ty nie musisz nic jeść. Rób jak uważasz. Ja tu przecież kurwa nie mam nic do powiedzenia. Kuźwa mać. Witaj. Ja pierdolę. Zapraszam do środka. Już gdzieś to słyszałem. Jefferson dołączy do nas niebawem. To chyba będzie ciąg dalszy, coś mi się wydaje. Proszę, siadaj. Siadaj, tak. Dziękuję. Dobrze cię widzieć, Vi. Elizabeth mówiła mi, że masz już dla nas odpowiedzi. Słucham zatem. Ta sprawa ma za dużo wątków, za dużo znaków zapytania. Nie chcę wyciągać pochopnych wniosków. Ale na pewno masz jakieś zdanie na ten temat. Jeff, słuchaj tego, co ukryte między słowami. Sprawa jest skomplikowana? Śmierć we własnym domu w wyniku awarii serca skomplikowana nie jest. Czyli mieliśmy rację. Tak. Takie potwierdzenie mi wystarczy. Musimy być ostrożni. Bardzo ostrożni. To właśnie chce nam powiedzieć Vi. Dziękujemy za pomoc. A, jeszcze honorarium. Czterdzieści nic reputacji, tak? Uważajcie na siebie. Dobra, i opuszczamy budynek. Bardzo szybko poszło. Gdzie to się wychodzi? Ostrożnie. Udek, tędy ty się wyłazi. A, tędy. Już nie ma mnie. Co, żadnego nie będzie? Jak żeby inaczej. Dobra, to teraz my chyba się zajmiemy zadaniem, gdzie na początku dzwoniła do nas Panam. To widzę, mamy spełna nieco ponad godzinkę nagrania, więc powinno nam starczyć. I zrobię te zadanie i jeszcze jedną rzecz dokończę. Więc może będzie trochę dłuższy odcinek. Dobra, gdzie my mamy teraz zadanie chcę wybrać. Gdzie to ta Panam jest? Czy to jest to? Tak. Szybka podróż jest po drugiej stronie. A, dziękuję. Szkoda, że my parasola nie mamy. No dobra, teraz tak. Wybierz cel podróży. Lololo. O, też nam pasuje. Będę się tak bardziej szybciej teleportował, aniżeli
przejeżdżał autem jakimś, albo jakimś środkiem transportu innego typu. Dobra. Cóż ona może tu chcieć? O, dobrze, że jesteś. Nie wiedziałem, że pogodziłaś się z Aldecaldos. Dalej mnie wkurwiają i to strasznie. Ale, no wiesz... To rodzina. Właśnie. Mów, co się stało? Rejwsi. Schwytali Sola. Idiota pojechał z niewielkim oddziałem na patrol i nie wrócili. Jesteś pewna, że to robota Rejwsów? Obserwowaliśmy ich obóz. Wiemy, że przetrzymują więźniów i że mają kogoś ważnego. Musimy go odbić. Kuźwa mać. Nie wiem dlaczego, ale czułam, że mogę na ciebie liczyć. To nie było to, co myśleliście, że ja chciałem zrobić z nią. Jakoś tak wyszło. Już, Vi. Jasne, panu. Przecież jesteśmy kumplami. Myślałem, że o tym wiesz. Uważaj. Zapamiętam to i potem się ode mnie nie opędzisz. Jakoś to przeżyję. Przyjaźń przyjaźnią, ale jedną z najlepszych snajperek, jakie można znaleźć na zachodnim wybrzeżu, nie pogardzisz, co? Techtronika Grad. Widziałeś ją w akcji. To oraz wdzięczność Aldecaldos. Brzmi nieźle. Kiedy weźmiesz ją w ręce nieźle, zmieni się w świetnie. Chodźmy. Mitch wprowadzi cię w szczegóły. Damn. No proszę, pana mi Vi razem w obozie. Kto by się spodziewał? O, no nikt by się nie spodziewał. Po tym, co się stało ze Skorpionem? No to po Solu. Olej to. Hej, Panam! Ty na serio chcesz to zrobić? Ktoś musi. Wiesz, że masz nierówno pod sufitem? Ktoś musi. Ktoś musi mieć nierówno pod sufitem. Gdzie Mitch? Miał tu na mnie czekać. Zaraz będzie. Nie mówiłaś, że chcesz wziąć do tego kogoś z zewnątrz. Każda pomoc się przyda. No. Oprzyj się o wóz. No dobra. Okej. Jak chcesz to zrobić? Po cichu. Bezpośredni atak to samobójstwo. Mitch zajął się już rekonesansem. Ty przekradniesz się do obozu Rejwsów, a ja będę cię osłaniać. A chwila. To znaczy, że robimy to tylko we dwójkę? A co z wami? Rozejrzyj się. Po ostatnich atakach połowa ludzi ledwo stoi na nogach. Sprzęt? Lepiej nie gadać. A jebane dostawy utknęły pod Reno. Jesteśmy w dupie, Złotko. I wciąż nie wiadomo, czy z niej wyjdziemy, czy cofniemy się do okrężnicy. Przywódca klanu zostaje porwany, a wy czekacie? Strach pomyśleć, co byście zrobili, gdyby chodziło o kogoś mniej istotnego. Prosisz się o kłopoty. Zostaw go. Ma prawo nie rozumieć. Jest i Mitch. Wypuściłem drona na obóz Rejwsów. Rzucisz okiem? Czy wolisz wygłaszać opinię? Mitch, co u ciebie? Chciałbym, żeby srebrna taśma załatwiła wszystkie problemy. Ale to nie o mnie powinieneś się martwić, tylko o Sola. Przyjrzysz się temu, czy nie? Okej. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Tylko nie za długo. Rafeni nie widzą drona, bo ma aktywny kamuflaż, ale zżera to masę energii. Zamelinowali się w tej opuszczonej cementowni. Zobacz, masa ciężkiego sprzętu. Rejwsi są jak szarańcza. Zajmują teren, ograbiają go ze wszystkiego, co wartościowe do gołej ziemi i odjeżdżają. Ale tym razem... Dobra, chyba coś kojarzę z tą misję. Widzisz ten mur? Wzmocnili go jakimiś prymitywnymi systemami bezpieczeństwa. A to oznacza, że chcą tu zostać na dłużej. Dlaczego?
kurwa, mogę tylko zgadywać, ale ma to coś wspólnego z Solem. Jeśli ciągle tam jest, musimy znaleźć drogę do środka. Ta mała wartownia jest chyba połączona z resztą obozu. Nasza furtka? Mhm. Jeśli nie to, to zostają wyłomy w murze albo mniej strzeżone odcinki. Raz, dwa, trzy, czterech. To jest pięty. Piąty, to jest szósty. Widzisz te ślady? No, widzę. Ślady opon. Wozy były mocno obciążone. Mogli wieźć sprzęt, albo Sol nie był jedynym więźniem. Prowadzą do ciężarówki. Możesz ją przeskanować? Ciężarówka. To chyba ta, w której trzymali Sola. Główny budynek. Sol musi być gdzieś w środku. Spory kompleks. To będzie jak szukanie igły w stogu siana. No. Jeśli nie wyjebali jeszcze całej elektroniki, można użyć kamer przemysłowych. Wystarczy, że znajdziesz pomieszczenie kontrolne. Ten mostek techniczny prowadzi z garażu do głównego kompleksu. Jaki mostek? A, ten chodzi. Okej, coś już wiemy. Wszystko jasne? Podsumujmy, co wiemy. Tak dla pewności. Okej. Rafeni złapali Sola i trzymają go gdzieś na terenie swojej bazy. Musimy go odbić, o ile jeszcze nie jest za późno. Ty próbujesz się zakraść do obozu, ja cię osłaniam, ale strzelanie to ostateczność. Najlepiej to zrobić po cichu. Wrogów jest dużo, nas mało. Szukamy każdej możliwości, by zyskać przewagę. Wyciągasz Sola i wszyscy w trójkę spierdalamy tak szybko, jak tylko się da. Jasne? Tak, chodźmy po niego. Raczej jedźmy. Mitch, przygotowałeś vana? Na ile się dało. Sami zobaczcie. Aha. Solidna robota. Raczej solidna improwizacja. Tak czy inaczej musi wystarczyć. Czekajcie. Mam tu coś jeszcze. Jeśli Sol wciąż żyje, będziecie tego potrzebować. Doprawiony superjet. Końska dawka. Nawet jego powinna postawić na nogi. Oby. Nie będę go taszczyć na plecach. No to mamy już wszystko. Vi, zabierasz się ze mną? Jasne, że z tobą. Okej, wskakuj za kierownicę. To ja prowadzę? Tak, muszę trochę wyregulować optykę. Kurde, z tobą jazda to jest naprawdę rewelacja. Sekundka. Dobra, lecimy. Tylko tu wróć, ok?
Kurde, Ketrasa. O, nawet radio. Zmień stację, jak chcesz. Zmień stację? No nie mogę, maleńka. Się ślizga to jak na lodowisku. Cholera jasna. Tereny. Dobra, 1,5 kilometra stąd. Zmiana kamery. Ciągle nie mogę uwierzyć, że dał się tak złapać. Każdy, ale Sol... Sama mówiłaś, że gorzej u niego z formą. Tak, ale... Przerzucać cywilów przez granicę w samym środku bombardowania. Porwać cysternę petrochemu. Odkręcić zawory, zrobić kilka ósemek, podpalić pustynię, żeby dzieciaki miały frajdę. To Sol, jakiego pamiętam. Wszyscy mieliśmy swoich idoli. Tak, tyle że... Co jest Panam? Tak nagle przerwała rozmowę. O cholera! Widzisz? Zajebista burza idzie! Groźnie wygląda. Kurwa, nie tylko wygląda, musimy się pośpieszyć! Zajebiście. Okej, powtórzmy plan. Ty wchodzisz do obozu Ravesów najciszej jak to możliwe. Aha! Ja ubezpieczam cię z dystansu. Musimy zostawić wóz. Zaparkuj przy odkrywce. Okej, wysiadka. Idę zająć pozycję, będę miała cię na oku. Tam na dole. Uważaj na siebie. Dobra, kochana. Jakaś ona piękna z tą bronią. Właśnie, czy ja mam dobrą broń u siebie? Tak przy okazji. Ekwipunek, co ja tu mam? Mówię, że mam nie to broń. Ja tu potrzebowałem... O, to broń. No dobra, teraz tak. Ile ja tu mam? Wystarczająco powinno być. Tu widzę gościu, jest jeden. Wejdź na teren obozu. No dobra. Zobaczmy. To moglibyśmy już, kurde, wleść. Wejść. Zeskoczyć i tyle. No i chyba to zrobię. Okej, jestem na pozycji. Mam cię w zasięgu. Ojej, a ja mam za wysoko progi. Dostań się do głównego budynku. Czyli mam się dostać do tamtego budynku. No dobra, spróbujemy. Dobra, póki co mnie nie widzą. Zwarcie, szok dźwiękowy. A czemu by nie? Czyli tak, tam by trzeba było gdzieś wejść i tu po schodkach. Po cichutku.
Dobra, jesteśmy. Okej. Dobra, zobaczmy, czy to będzie dobrze. To jest punkt dostępowy. Kurwa. Zabijaj. Wiadomości, raport związku, to nie pliki. Aktualnie zapotrzebowanie. To nie istotne jest. System monitoringu. Zdalne przejęcie. No dobra. Następna kamera to jest trójka, tak? Tu widzę jednego. Okej. Tu jest kolejny gość. Kolejny. Wszystkich pozaznaczam. Dobra. A panam widzę, chyba tam stoi. Też dziwne, żeby jej nie widzieć. Chyba jest... No dobra. Poprzednie, następny, oddal, przybliż, wyjdź. Aha. E91C55. E91C55. Dobra, to by było. Okej. E91C55. Wyjdź z terminala. Dobra, to wychodzimy. Sprawdź monitoring opcjonalnie. No to już to zrobiłem przecież. Ile razy będę sprawdzał to opcjonalnie? Lokalna sieć. Wyłącz. Już to zrobiłem przecież. Mm.
Chyba, że to można było chyba między kamerami się też przedostawać jakoś. A moment, chwila. Rozerwij łańcuch. Może tu coś? Zabiło go? O, fajnie. Czyli jednego mniej. Wywołaj przeciążenie. No i co? Nic się nie stało. Skrzynia. Dobra, tutaj nic więcej. To też można chyba coś takiego zrobić. To jest zwróć uwagę. A to nie, to zbiornik z paliwa może eksplodować. Szkoda, że tego nie można. Wywołaj przeciążenie. Dobra. A! Panam? Chyba widzę Sola, zamknęli go w piwnicy. Jak z nim? Nie widzę wyraźnie, za ciemno. Okej, zejdź do niego. Może jeszcze nie jest za późno. Spoko. O to chodziło. Zaraz, zanim jeszcze to zrobimy, to ja chciałem tutaj... Wywołaj przeciążenie. A, to jeszcze kurde, mogę jedną rzecz zrobić. Sieć... A, wyłączone. Kurde. Dobra, to idziemy. Spróbuję po cichu chociaż jedną misję zrobić, ale nie gwarantuję, że się to uda. Aha. Tam. Kurde, trochę daleko jest. Odwróć uwagę. O, właśnie. Kurwa, bug. No to się kurde. Przecież mogę go jeszcze oczyścić. Dobra. Jeszcze jest trochę bugów niewyczyszczonych. No ja, czyli nie wszystkie zostaną wyczyszczone. Granaty dymne, łyżka do opon. Nie wiem po co mi ta łyżka, ale okej, spoko.
teraz tak, tu muszę zejść. Tego gościa tu zabiłem na szczęście tymi paczkami. Zobaczymy. Idę jeszcze po przedmioty. Kuźwa, dobrze, że zrobiłem tędy. Tu był jegomość. Ło, 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 ło. To jest dwóch. Ja pierdzielę. Nie widzą mnie, nie widzą mnie. No pięknie. O, na, tu cię trzeba zabić. F. Raporty zwiadu, tralalala. Przeciąg, dobra, pliki. To jest chyba to samo co i na górze, z tego co widzę. Tylko że ten ma, nie ma kamer, dobra. Chyba go widzę. Czy on... żyje? Chyba tak. Dobrze, zabieraj go stamtąd. Sol? Masz moje... pierdolone... cygaro? Cygaro? Mówiłem wam, skurwysyny. Cygaro. Dobrze zmrożona flaszka. I dwie dziewczyny do towarzystwa. To? Albo możecie pocałować mnie w dupę. Spokojnie, Sol. Jestem z panem. Panem? Panem odeszła. Nie całkiem. Zabieramy cię stąd. A, jesteś tym najemnikiem. Dasz radę iść sam? Chyba mi coś przetrącili. Mocno cię obili. Chyba będziesz tego potrzebować. O! O! No i? Ta. Da radę? Teraz możemy iść w tany. Nie jest źle. Chcę cygar i dziewczyn. Brzmi jak Sol. A teraz wynoście się stamtąd. Wychodzimy. Odpalam silnik. Zaraz tam będę. O, to będzie szybka akcja. Aha. Sam w to nie wierzę. Cicho, wyjdziemy stąd bez jednego strzału. Właśnie tak. Z piwnicy powinno być inne wyjście. Oczywiście, że jest inne wyjście. Nie sądziłem, że tak zrobię to zadanie bez żadnego szwanku. Idzie? A czemu to tam jest? 10 metrów? Pila. Wydostań się z tunelu technicznego. Aha, no dobra. Trochę głupio. To pokazane. Sol, ale ty mi nie wchodź pod nogi. A, to nie można. Dobra, i teraz tu chyba na górę. A tu burza już. Jezu.
Jedziesz, Panam. Burza się nasila. Dobrze. Zasypię ślady opon. A mimo wszystko nie powinniśmy wracać prosto do obozu. Przesadna ostrożność. Niepotrzebnie stracimy czas. Lepiej być spóźnionym niż martwym. Też prawda. Ale Panam wie, co robi. I ta burza akurat jest nam na korzyść. Nie wiem, czy coś będę jeszcze rozmawiać między sobą. Stacja radiowa, tylko widzę, zmienia na klasykę. A, nie, klasyka jej się nie podoba. Wyłączyła radio. Pizdu. No dobra, będziemy tak po cichu. Nie wiem, jak to daleko jest, ale to nie było daleko w sumie. Ten obóz cały od lokalizacji tych gości. Tak, musimy się gdzieś schronić, zanim nas zwieje z drogi. Farma Ingalsów? Dobry pomysł. Znacie ich? Tam od dawna nikt nie mieszka. Biotechnika ich załatwiła. No, chyba to pomijanie podróży nieraz ma... nie ma sensu. Jednak puścić sobie całość do przodu. Widzicie te zabudowania? Tam przeczekamy! Pamiętam to miejsce. Powinno być bezpieczne. Przynajmniej na razie. No dobra. Dojechałaś, Panam? Aha, to jakieś było... Szybko! Do środka! Dobra, włazimy. Okay. Muszę złapać oddech. No, to dziękuję. Czy w będzie... chwili. Ta. Dobrze, że skończyło się na piachu w zębach. Chyba będziemy musieli tu zostać na noc. Przydałoby się zasilanie. Vi, możesz poszukać? Ja rozejrzę się tutaj. No dobra. Tu są drzwi. Tam coś widzę. Ingalsowie zostawili tu sporo gratów. Śpieszyli się. Dali dobrą ofertę od biotechniki. Świetną. Odsprzedać ziemię albo... Tego nie wiesz. Dobra, w lustrze się przejrzyj. No dobra, możemy się przejrzeć. W sumie wyglądamy jak... Buldożery nigdy nie przyjechały. Wszystko... Dobra, tak chyba co tu się przeglądać. Wyglądamy jak Robocop. Nie w nerwie. Tutaj nie widzę. To tu musi być chyba. Tu coś jest. Pstryk, pstryk i już jest. Mamy światło. A no mamy. Cholera, zimno się robi. Próbowałam odpalić grzejnik, ale nic z tego. Przyjrzysz się temu? Może tobie się uda. Oczywiście, Panam. Sprawdź bezpiecznik na zewnątrz. Może się luzować przy iskrze. Jeśli tak, wbij go na chama, a ja odpalę. No dobra, i wracamy.
Kurde, drzwi nie zamknięte. Czy to w ogóle można je zamknąć, czy nie? Chyba raczej nie. Ty głupio. No. Widzisz? Z datą przydatności z przedostatniej wojny, ale może się nie zatrujemy. Mamy dziś dużo szczęścia. Tak, szczęście. To dobre słowo. Oho, szykuje się dłuższe kazanie. Nie będzie kazania. Ale powinniśmy porozmawiać. To gówno z rejwcami nie powinno się było wydarzyć. Chcieli znać nasze trasy, miejscówki, punkty przeładunkowe, wszystko. Gdyby tylko wiedzieli, w jakim jesteśmy stanie. Jeden czy dwa podjazdy i byłoby po nas. A gdybyście nie wpadli do nich z niespodziewaną wizytą, byłoby po mnie. Nie czas na to. Oboje jesteście wykończeni. Mhm. Może tak będzie lepiej. Sami z Rafenami sobie nie poradzimy. Więc chcesz nas sprzedać biotechnice? Vi, powiedz mu, że to gówniany pomysł. Pan nam dobrze mówi. To nie brzmi jak dobry pomysł. Dzięki. A co ty możesz o tym wiedzieć? Pamiętasz Bakerów? Coś kojarzę. No właśnie. Dołączyli do Snake Nation i wyparowali. Siłą Aldecaldos zawsze była niezależność. Jeśli z niej zrezygnujesz, podzielicie losy mojego klanu. Albo i gorzej, bo biotechnika to nie Snake Nation. Dzięki, Vi. Lepiej bym tego nie ujęła. Mieliśmy parę spięć. Kilka. Jak to w rodzinie. Nie warto ich rozpamiętywać. Też tak myślę. Jeśli chcesz wrócić, wszyscy przywitają cię z szeroko otwartymi ramionami. Ale coś musi się zmienić. Nie możesz zawsze wyskakiwać przed szereg. No i się zaczyna. Wiesz co, mała? Będziemy jeszcze mieć sporo czasu, żeby skoczyć sobie do gardeł. Mam taką nadzieję. Ale teraz... chyba muszę się walnąć w kim. Pomóc ci? Pieprz się panem. Wiecie, jak nazywają takie burze w północnej Afryce? Habub. Kurewsko dobra nazwa. Habub. Co to było? Habub? Tak. Habub? Oktany to ma. I co? Tak jest lepiej? Nie, po prostu inaczej. Właściwie tutaj jest prawie jak w porządnym hotelu. Mamy kominek, alkohol. Brakuje tylko jakiegoś znudzonego gościa z recepcji. Czy jest pani zadowolona z obsługi? Lepszej mieć nie mogłam. Jak whisky? Ciepła. Z jakimś metalicznym posmakiem. Za whisky odejmuję wam jedną gwiazdkę. Oj. Bez butów byłoby pani wygodniej. Po całym dniu? Nie chciałbyś tego. Przestań. Po dniu takim jak ten zasłużyłaś na trochę relaksu. Co masz na myśli? W tym motelu stawiamy na satysfakcji klienta. Czego sobie pani zażyczy? Nie wiesz, czego bym chciała. Wiesz co? Lepiej już chodźmy spać. To był cholernie Vi, dziękuję, że przyjechałeś. To dla mnie dużo znaczy.
Kurde, tak się ładnie zapowiadało. Słyszysz? Nie. Właśnie. Przestało wiać. Nie wiem jak ten cały Habub, ale jak na wielkich równinach wieje Chinook, to w ogóle nie można spać. Nic a nic. W imieniu całej obsługi motelu Wolna Kalifornia życzę Państwu przyjemnych snów. Zajebiste. Gdzie się wszyscy podzieli? Co jest? Hej, jak się spało? Dobra robota, V. W starym stylu. Jak się ma Sol? Pęknięta czaszka, 6 złamanych żeber i obite nery, ale już rozstawia ludzi po kątach. A ty? Tak sobie. Nie czuję pleców. Jak wrócę do miasta, walę prosto do Reapera. Muszę usunąć parę sprężyn. Za to ja spałam jak dziecko. Masz bardzo wygodne ramię. Aż żałuję, że zaraz będę musiała się zbierać. Jak to? Myślałem, że wracasz do Aldecaldos. Że zostajesz z rodziną. I właśnie tak jest. Chodź. To, o czym wczoraj gadaliśmy z Solem... Dzięki, że stanąłeś po mojej stronie. Ale jedno muszę mu przyznać. Ta akcja z Ravesami to dopiero początek. Musimy się przygotować. Sol zajmie się sprawami na miejscu, a ja... A ty? Rafeni chcieli znać nasze trasy, tak? Kolejna Aldecaldos. Zacznę od rozpoznania. Jeszcze jedno. Twoje wynagrodzenie. Wow. Opiekuj się tą snajperką. Dobrze mi służyła. Będzie w dobrych rękach. Wiem. No to... Jeszcze raz dzięki. A poczekaj. Odnośnie wczorajszego wieczoru. Nie musimy o tym gadać. Po prostu... Nie jestem taka, wiesz? A jaka jesteś? Bardziej... Taka. No właśnie. Uważaj na siebie. Ty na siebie też. I pamiętaj, mam u ciebie dług. I pojechała. W innych okolicznościach powiedziałbym jeść za nią. Ale teraz spójrz tylko. Takie dziewczyny bardzo trudno dogonić. Można mieć tylko nadzieję, że same na ciebie poczekają. A tobie co? Nie wiem, może jakieś wspomnienia, nieważne. Dobra, wracajmy do miasta. Mam dość tego wypizdowa. No dobra, no to wypizdów ominiemy. Widzę chyba tego... spałeś z Takemuro. Nie z żadnym Takemuro, przynajmniej nie na razie. Ręka rękę myje, jeszcze to musimy dokończyć. A co za tym idzie... Zobaczmy mapkę. O, ja się muszę tu dostać. I na razie tyle. Więc... Dobra. Żeby jakiegoś kamienia to po trasie nie było. Jakieś kamienie są. A pierdziele. Pismowisko.
co, proszę? Prowadzisz, to się zatrzymaj, bezpieczeństwo przede wszystkim. Już, to ja, Jim, Jerry... nie wiem, czy to jest A, czy to jest O? O-K-A? Głos, który znają wszyscy fani nocnego palenia gumy w tym mieście, a ja znam wszystkich najlepszych zawodników. Właśnie, to chyba jest... Bo teraz chyba też doszły z tym nowym patchem możliwości ścigania się. Więc na pewno sobie pozwolimy na wyścigi. Niech będzie dalej jakaś kontynuacja. Dobra, to zamykamy. Jeszcze raz. Ja nawet nie musiałem sobie zaznaczać. Mam zaznaczony, więc spoko. Dobra. Stop. Nawet przystanek jest. Szkoda, że jeszcze jako komunikacji miejskiej, znaczy jako transportu, jako takiego nie ma autobusów do transportu. Fajnie to było. No dobra, teraz tak. Jak najbliżej tego punktu. Czyli w sumie możemy się tu przedostać. I to będzie nasze ostatnie zadanie na dzień dzisiejszy. Zadanie, którego ja w sumie nie dokończyłem z poprzedniego dnia, znaczy z poprzedniego odcinka. O, w ten sposób. Nie wiem, jak ono jest długie. Wow. Tak, to te zadania z zadaniami do zabrania auta. Dobra, lecimy. Jesteśmy w piramidzie. Ej, ty. Pamiętaj, że wszystko widzimy. W naszym klubie ma być kulturalnie. Spoko, gościu. Jak nie widzisz, sama kultura tu wchodzi. No, otwieraj. Gdzie mam iść? Tu na górę. Już dziwnie się steruje to postacio. Winda. Winda wyłączona. Aha, zaraz, chwila. Tu trzeba chyba... O! Wprowadź kod 2589. Nie to. Dobrze, że tu podaję chociaż. 2589. Dobra, winda jest. I teraz tak, pokoje prywatne. Wymaga kart. Udaj się do na prywatne piętro. Okej, okay. No to znaczy, że tu mam się dostać. Kurde, ładnie tu. Ależ tu pięknie. Puk, puk. No proszę, kogo ja widzę? Mój ulubieniec, Vi. Świetnie. Po raz pierwszy Hansen. Po tym, co dla mnie zrobiłeś, układ sił między mną a Hansenem wygląda zupełnie inaczej. Doskonała robota. Pierwsza klasa. Rozumiem metody pochlebstw. Chcesz mnie zmotywować. To nie chodzi o pochlebstwa, Bi.
Chodzi o interesy. Są ludzie na tyle dobrzy, że możesz ich pochwalić, zarazem mówiąc prawdę. Kurde, wiem dlaczego mi się tak tutaj steruje, bo widzę, że mam jakoś strasznie mało klatek, raptem 13. Przyznam, że tego jednego się po chęci nie spodziewałem. Spotkanie twarzą w twarz? Tak. Nie tylko ocaliłeś tych gamoni w mundurach, ale jeszcze zlikwidowałeś Dodgera. Zimny profesjonalizm. Brawo. Czyżby tak udowodniłeś, że mogę ci zaufać, więc złamałem reguły anonimowości, na co pozwalam sobie niezmiernie rzadko. Miałbym troje takich ludzi jak ty, to przejąłbym nie tylko Dogtown. Dogtown, Pacyfika. Potem wciągnąłbym nosem resztę. Świetnie jest pracować z zawodowcami. A zanim to wybiorę, to nie wiem, czy Parinobida przypadkiem nie jest zoptymalizowana. Bo naprawdę, teraz to mi zwrócił uwagę i w przychodzeniu, tak jakieś miałem dziwne sterowanie, że mam do w tym momencie, do 15-16 klatek. Więc... bo nam interesy stygną. Zastanawiam się, jak to wszystko, co dla ciebie zrobiłem, ma ci pomóc z Hansenem. Jeśli bokser nie może znaleźć szybkiego nokautu, to pracuje na korpus przeciwnika. Gdy już tamtemu opadną ręce, znajdzie swoje otwarcie na cios w szczękę. Wi, rozumiem, z twojej perspektywy nie wydaje się to oczywiste, ale... możesz mi wierzyć, że praca, którą dla mnie wykonałeś, pozwoli mi przestawić kilka pionów i figur na szachownicy Dogtown. Jeszcze kilka posunięć i... szachmat. To wszystko brzmi, jakbyś się babrał w miejscowej polityce. I to bardzo. Dogtown nie różni się od innych politycznych aren. Też ma swoje układy i przetasowania sił. Nieostrożnemu graczowi łatwo w tym utonąć. A ja chcę być zawsze na powierzchni. Herbaty? To moja własna mieszanka. Chętnie, dziękuję. Wiesz, jak strefa walki przekształciła się w Dogtown? Coś tam obiło mi się o uszy. Miało związek z wojną? 2069. Pułkownik Hansen prowadzi operację Deszczowa Noc. Ma zająć teren w tak zwanej strefie walki i ustanowić tym samym przyczółek sił NUSA w Night City. Jednak niedługo później następuje zawieszenie broni, a siły pułkownika Hansena są zdane na siebie. Dla dowództwa i opinii publicznej nigdy ich tu nie było. Pułkownik nie zamierza się wycofywać i ogłasza strefę walki częścią NUSA. Tłumacząc na nasze, wykrawa dla siebie państwo w państwie i zamienia się z żołnierza w handlarza bronią. Zostawili go tu samego sobie. Myśleli, że zginie w przeciągu 2 tygodni, a on nie tylko przeżył, ale muszą się z nim liczyć. Człowiek, który przeszkadza bardzo wielu ludziom i ciągle żyje, jest niebezpieczny. No dobrze, ale my tu gadu-gadu. Ja wywiązałem się z umowy. Co z tobą? Nasza umowa... tak. Black Sapphire.
Umocniona twierdza Hansena pełna jego najlepszych żołnierzy. Na dole wojskowe kwatery, na górze dekadencki raj dla VIP-ów. Nie było to proste. Zdobycie planów budynku. Kurt Hansen strzeże tajemnic swojego hotelu jak oka w głowie. Ale na wszystko można coś zaradzić. Widzisz, ty pomogłeś mnie. Ja pomogłem komuś, ktoś pomógł nam. Dostaniesz plany budynku. Dorzucę jeszcze kilka wskazówek, na co zwrócić uwagę. O! I chyba wspaniale. Nie muszę mówić, że są to absolutnie bezpieczne materiały. Wi, nikt nie wie, że je masz. To mnie odróżnia od Dextera Deshona, Wi. Ja nie przeciekam. To jest drzazga z mapą i informacjami na temat Black Sapphire. Ufam, że jest na niej wszystko, co potrzebne, żeby wejść do hotelu. Ale uprzedzam, nawet z takim przygotowaniem przebicie się do środka będzie bardzo niebezpieczne. Uważaj. Dzięki. Mam tylko nadzieję, że to nie koniec naszej współpracy. Prawdę mówiąc, szykuje się kilka nowych zleceń. Niech zgadnę. Dalsza część miejscowej polityki. W Dogtown nigdy nie jest spokojnie. A jeszcze więcej dzieje się za kulisami. Jeśli dojdzie do jakichś zmian, a w końcu musi do nich dojść, ktoś musi przygotować grunt pod łagodną transformację. Dobrze było się w końcu spotkać twarzą w twarz. Teraz należysz do ekskluzywnego klubu, Wi. A, i jeszcze jedno. Spróbuj nie dać się tam zabić, cokolwiek zamierzasz w Black Sapphire. Trafisz do miejsca, w którym zaciera się granica między lokalną i światową polityką. Silne prądy. Jeden i drugi. Na razie, Hans. I dzięki za ostrzeżenie. No dobra. Dostaliśmy plany, wszystko ładnie, pięknie. To naprawdę jest zajebiście to wszystko wykonane. To jakieś hieroglify. Jak na piramidę przystało. No nie no, coś pięknego. No dobra. Klub. Do widzenia, panie ochroniarzu. To, żeby nie było problemów. O co chodzi? Dobra, opuszczamy. Widziałeś Lizzie Weezy tutaj? Nie pojawiał ci się przypadkiem? Dobra, zadzwonimy. Idziemy się tu, poczekamy. Kurde, mam coś mało klatek, o dziwo. Aż zastanawiające to jest. Chyba, że ten update coś zmienił też i tu. Dobra. Hej, mam drzazgę od Hansa. Masz plan wejścia do Black Sapphire? Perfekcyjnie. Prześlij mi to jak możesz. Jesteśmy na bezpiecznym łączu. No. No to łap. Leci. Mam całość. Przekażę to, Alex. Jak będziesz gotowy, spotkajmy się w MOW. Gdyby mnie jeszcze nie było, zaczekaj na miejscu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobra, ja się z Gridem pożegnałem.
Za babą? Ja pierdzielę, to jest dalej? Nie, to na razie tyle, jeżeli chodzi o to. Ja muszę sobie z tymi klatkami też teraz widzę podziałać. Nie wiem, co jest grane. I te zadanie będziemy kończyć na początku przyszłego odcinka. Więc ja w tym momencie bardzo serdecznie wam dziękuję za obecność, za obejrzenie. Jak się podobało, to proszę pozostawienie po sobie śladu w postaci łapki, jakiegoś komentarza. Być może subskrypcję, jeżeli się chcecie być na bieżąco. No dobra. W takim układzie do następnego. Trzymajcie się, hej. That are in my head.